Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry i szczególnie serdeczny dzień dobry dla producenta programu, którym okazał się być Jarosław Chmielewski, a naszym producentem miesiąca jest pan Paweł Łuczak. Dziękujemy bardzo serdecznie. A ja już pisałem wam, drodzy forumowicze, resetarianki i resetarianie, że musieliśmy niestety dokonać pewnych korekt w planie programu, albowiem Radosław Korzycki, mój drogi kolega, korespondent mediów polskich ze Stanów Zjednoczonych, niestety nie będzie mógł dzisiaj być z nami, bardzo przykro. Natomiast w związku z tym zmieniłem nieco koncepcję i no cóż, nie da się przejść obojętnie nad poruszającą miliony historią Franka Sterczewskiego, który, no obejrzymy to sobie jeszcze raz w wersji takiej memicznej, ale porozmawiamy generalnie o odpowiedzialności polityków. Gdybyśmy rozmawiali o samej odpowiedzialności, to byłoby trochę nudne i oklepane, ale porozmawiamy o tym, jak ludzie, którzy widzą, nazwijmy to eufemistycznie, pewne niedostatki w naszej partii rządzącej, mogą dyskutować na temat różnych przywar tych, którzy mogliby przyjść na ich miejsce. I tak, drodzy Państwo, o ile historia Franka Sterczewskiego jest trudna do obrony, to pytanie, o czym ona świadczy. I do was kieruję to pytanie, chociaż całą dyskusję proszę przeprowadźmy sobie w drugiej godzinie. Na początku za pół godziny połączymy się z Markiem Meissnerem, z którym porozmawiamy o tym, na ile to rzeczywiście jest istotne wzmocnienie militarne, to znaczy wzmocnienie przez Polskę wojska ukraińskiego, na ile to jest istotne i na ile zmienia oblicze tej wojny. Nasza władza chwali się właśnie wielkim kontraktem. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Markiem. Marek też opowie Państwu o zaskakująco imponującej kwocie, jaką zebrano do tej pory w ramach crowdfundingu na ukraińską armię z pieniędzy nas wszystkich, nie tych rządowych. Myślę, że to powinno zrobić wrażenie. Trudna jest do ujęcia cała kwota pomocy, bo były zbiórki przeprowadzone różnymi kanałami. No niemniej jednak jest ona na tyle imponująca, że warto się pochylić nad tym. Ja mogę Państwu powiedzieć, że kiedy umawiałem Marka na nasze dzisiejsze spotkanie, to przypomniałem sobie dokładnie, jak Polacy wspaniale zachowywali się w roku 56 i 68. W 56 po tym, jak doszło do rewolucji na Węgrzech, i w 68, kiedy była misja na Czechosłowację, w której polska armia brała udział. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to były największe ruchy polskiej armii do momentu przeprowadzki z Iraku, z irakijskiej bazy w Babilonie do bazy w Al-Diwanii. W związku z czym była to poważna operacja militarna. Mało się w ogóle o tym mówi. Nie wiem, czy też wam mówiłem, mogę powiedzieć, że w ogóle 68 rok jest istotny dla mnie pod wieloma względami, ale także tego dnia, a dokładnie w dniu moich urodzin, które jeszcze nie były wtedy planowane, w 68 roku doszło do ważnego dla mnie jako osoby wydarzenia. Mało
relacjonowanego w polskich mediach. Mało tutaj było kwerend i poszukiwań, a akt sprzeciwu był bezprecedensowy i w moim przekonaniu zasługujący na uczczenie dużo większe. Ja wiem, myślę, że większość z was już miała absolutny przesyt kultywowania przegranych powstań i tak dalej, no ale jednak tutaj chodzi o coś innego. Chciałem wam wszystkim przypomnieć, że 8 sierpnia 1968 roku na stadionie dziesięciolecia dokonał samospalenia pan Ryszard Siwiec. Ryszard Siwiec spalił się na oczach tysięcy bawiących się wtedy na stadionie Polaków. Mało kto to zauważył. Wiemy, jak to wyglądało, bo zachowały się zdjęcia, które też przechowywali potem ubecy. Zachowało się też nagranie przesłania Ryszarda Siwca. I jest to dla mnie bardzo poruszająca historia. Nie rozumiem, jak to jest, że taki głos, który kłóci się ze znieczulicą, która jednak w naszym narodzie falami przybywa, obojętniejemy na różne bodźce i nawet na najbardziej straszne historie. Jesteśmy też tego ofiarami, patrząc na to, co potrafią niektórzy politycy bez żadnych konsekwencji wyczyniać, jeśli chodzi o partię rządzącą. Ale cóż, musiałem to powiedzieć, bo jest to bardzo ważne. W każde moje urodziny myślę o Ryszardzie Siwcu i myślę o jego akcie. Dużo więcej się mówi o tym, jak Czesi dokonywali samospaleń, a o Polaku Ryszardzie Siwcu niewiele się mówi, mimo że był to zupełnie wyjątkowy akt sprzeciwu. Kiedyś zrobię chyba o tym specjalny program, bo jest to dla mnie bardzo ważna historia, drodzy Państwo. Dużo bardzo dzieje się w polityce, ale wiem, że w Katarzis przybywacie jak piranie, czekając, aż ja przyjdę i przybiję do green screena mój akt apostazji. No cóż, już dawno do tego dojrzałem, ale o tym może kiedy indziej. Natomiast mam dla wszystkich was, myślę, dobrą wiadomość, albowiem jak, cóż, czas płynie jak rzeka i metryki nie da się oszukać, wielu bardzo, chciałbym powiedzieć zacnych, ale nie mogę, wielu rozpoznawalnych członków Komisji Episkopatu Polski, konferencji, przepraszam, Episkopatu Polski udaje się na emeryturę i nie chce mi się powiedzieć zasłużoną emeryturę, bo moim zdaniem zasłużyli na coś zupełnie innego niż na spokojne w luksusie dożywanie swoich dni. I mówiłem wam o tym wielokrotnie, ale jest to duża szansa, może nie tyle na to, żeby rozliczyć poprzedników, bo w to nie wierzę, żeby taki oddolny ruch w hierarchicznej organizacji, jaką Kościół katolicki jest w Polsce, mógł się dokonać. Musi wiele wody upłynąć i wielu odważnych Polaków się jeszcze urodzić. Ale jakie to nazwiska? No warto o tym powiedzieć, szczególnie, że trzech z nich, przynajmniej z tych topowych hierarchów, a jak wiecie dobrze, ja obarczam ich największą winą za to, co się dzieje w Kościele, bo jednak mówienie o tym, że ryba psuje się od głowy, nie jest bynajmniej w tym wypadku metaforą, tylko rzeczywiście jest tak, że ta czapa w postaci Konferencji Episkopatu Polski przez lata sączyła przekaz, który skutecznie niwelował rzeczywistość, jaką widziano. To znaczy skutecznie ta właśnie grupka panów zbliżających się 70, 75 roku życia
dbała o to, żeby przez ostatnie dwie dekady mniej więcej, no to się skończyło parę lat temu, ale powiedzmy przez do momentu publikacji, emisji, premiery filmu Braci Sekielskich, to właśnie ta grupa skutecznie pokazywała te materiały jako część wielkiej walki z Kościołem, walki podszytej chęcią kwestionowania podstaw wiary katolickiej i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę mówił, bo to wszystko głupoty oczywiście, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Znaczy ja to wiem, nie chcę powiedzieć najlepiej, ale jako osoba, która ciężko pracowała nad książką Hipokryzja, pedofile wśród księży i układ, który ich kryje, tak się nazywa moja książka, no nie mam żadnych złudzeń. Starałem się ją pisać, jak wiecie, nie wiem, czy warto do tego wracać, ale wiecie doskonale, że moją taką koronną ideą było pokazanie, że jeżeli Kościół ma się oczyścić, to muszą włączyć się w to czyszczenie osoby ze środka Kościoła. I tak się stało na szczęście, chociaż to czyszczenie bardziej przypomina jakieś rozmazywanie brudu. O, tak, to jest dobra metafora. Kiedy ja myłem okna w domu, mając lat jednocyfrową liczbę, cyfrę, liczbę jednocyfrową, prawda, moi drodzy realizatorzy? Czyli miałem lat mniej niż 10, to moja mama mi mówiła, nie myj tak tych okien, bo to jest tylko rozmazywanie brudu. Na szczęście się nauczyłem, dzisiaj jestem mistrzem mycia okien, no ale nie nauczyli się nasi hierarchowie, bo też chyba nauczyć się nie chcieli. I tutaj wymieńmy tych światłych ludzi. Arcybiskup Marek Jędraszewski, który dopiero co oznajmił wszystkim fanom historii Polski, że Lech Kaczyński królom jest równy. Kardynał Kazimierz Nycz, o którym mało wiadomo, ale warto by było jeszcze opisać historię jednego z księży, którą znam, który nie tylko molestował dzieci w szkole katolickiej, notabene, ale także był oskarżany o gwałt na chłopcu z pogotowia opiekuńczego. I powiem szczerze, widziałem część dokumentów dotyczących tej sprawy. Znalazłem tam między innymi nazwisko kardynała Glempa, prymasa Polski, co do którego wiele mam różnych zarzutów, ale nie widziałem jeszcze takich dokumentów, które wskazywałyby na jakąś bezpośrednią wiedzę do niedawna, więc chciałem się z wami tym podzielić, bo to jest kwestia czasu, wiecie doskonale, że wiele rzeczy, które słyszycie w resecie, a które czasami nawet nasi adwersarze próbują przedstawiać jako jakieś rzeczy, powiedzmy to mało sprawdzone, potem szybko stają się faktem, więc ja już wam zapowiadam, żebyście byli ciągle elitarnym, poinformowanym gronem, które stworzyło reset, bo to przypominam, bo pamiętam, wiem i nigdy nie zapomnę, że Reset Obywatelski to wy. To wy stworzyliście reset, to wy daliście nam szansę po ciężkim pomarańczowym wcieleniu i to dzięki waszym dobrowolnym wpłatom, dzięki wszystkim patronkom i patronom korzystającym z Patronite'a i różnym ludziom dobrej woli, którzy pomogli w tym, żebyśmy nasze imponujące studio stworzyli. Mieli imponujących realizatorów i świetną załogę, która nabiera doświadczenia z każdym dniem. To wasza zasługa. To jest dobry moment, żeby wam podziękować i żeby powiedzieć, moi drodzy, jeśli chcecie więcej, to prosimy o jeszcze. Czytam wasze komentarze, ponieważ nie kryję, że nie chcę spalić wam niespodzianki. Chcę, żebyście się trochę już zaczęli zastanawiać nad tym, o czym będziemy dyskutować.
Ja cały czas bym chętnie kiedyś odebrał telefon od was. Nie wiem, czemu wam się nie udawało zadzwonić, bo przecież macie dużo do powiedzenia, a ja nie gryzę. Bardzo, bardzo za tym tęsknię. To jest coś największego z tęsknot, które mam w życiu, to znaczy te czasy, kiedy na przykład Piotr z Katowic, czy też Bożena do mnie dzwonili i mogliśmy się usłyszeć. Może Bożena, która jest dzisiaj z nami, przełamie tę dla mnie smutną jakże passę. Witam wszystkich stałych forumowiczów, witam Marka IT, witam Olgę Bodniak, Kapitanie Stratford, Bożeno, Gitaro Jam i tak dalej. Wszystkich was widzę i czytam. Jeśli chcielibyście zadać jakieś pytanie, szczególnie Markowi, który będzie z nami przez jakieś pół godziny, to zapraszam. Wiecie, jaka jest zasada? Wystarczą trzy literki PYT i ja wiem, że chcecie o coś spytać. Tak to wygląda. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, zanim przejdziemy do kwestii międzynarodowych i przejdziemy do kwestii Ukrainy jako takiej, że bardzo dużo wojennych tematów dzieje się tu i teraz nad Wisłą, między innymi w kuluarach sejmowych korytarzy. Dlaczego zwracam na to uwagę? Wiecie doskonale, że staram się być konsekwentnym w swoich programach. Jeżeli się co do czegoś pomylę, a przecież mi się zdarzało, to tłumaczę wam, skąd wzięła się ewentualnie moja pomyłka. Natomiast co do diagnoz politycznych, musicie chyba przyznać, że do tej pory specjalnie się nie myliłem, bo też nieczęsto zabieram głos i robię to wtedy, kiedy jestem przekonany, a żyjemy w takim kraju i w takim układzie politycznym, że nawet jeżeli byłbym stuprocentowo przekonany, że piszę o czymś, co jest prawdą, to nie jestem przekonany, że po moim tekście mamy telefon? No nie. Dobry wieczór, poznaję ten głos. Dobry wieczór, Bożeno. No ale ty jesteś, wiesz, ty jesteś mi droga pod wieloma względami, ale chciałem cię spytać w takim razie, bo tak, często komentujesz i też często pytasz, to dzisiaj ja spytam ciebie o coś, tym bardziej, że są zazdrośni forumowicze, którzy uważają, że mamy tutaj jakiś deal ze sobą, a my niestety nawet nigdy nie mieliśmy jeszcze okazji uścisnąć sobie dłoni. Boże, no co ty myślisz o tym, jak to może wyglądać teraz, jeśli chodzi o Kościół, w czasie wojny na górze, walki o być może schedę po prezesie Kaczyńskim, a także walki opozycji o to, żeby skutecznie nawiązać ze Zjednoczoną Prawicą walkę. Nie przez przypadek wymieniam te właśnie rzeczy, bo one się nakładają na spodziewane dymisje, dymisje związane z wiekiem episkopatu. I myślę, tak, że jak te dziadki leśne, po prostu obciążone wszelkimi możliwymi grzechami. Nie będę mówił, że równomiernie, ale jednak jakoś ta odpowiedzialność się rozkłada. Czy ty widzisz w tym jakąkolwiek nadzieję i szansę? Bo z jednej strony jesteś przywiązana do wiary, sama o tym mówiłaś, a z drugiej strony nie masz złudzeń, więc to nas, drodzy słuchacze i widzowie, najbardziej łączy. Bożena, jak ty widzisz przyszłość? Przede wszystkim to chciałabym rozwiać swoje złudzenia. Jestem przywiązana do wiary własnej, może do wiary twojej i wszystkich wierzących. Tak jak zresztą napisałam, że apostazja nie równa się z wyrzeczeniem się wiary, tylko z rezygnacją z kościoła instytucjonalnego. Jedno słowo o Kościele i o tym, co powiedziałeś, że ewentualnie oczekiwałbyś jakiegoś oczyszczenia czy czegoś w tym sensie. Niejednokrotnie były rozmowy z Tomaszem Polakiem na antenie Resetu. Właśnie czytam jego książkę System Kościelny, czyli Przewagi Pana K. Otóż pan Polak
wprost mówi, że system kościelny jest niereformowalny z założenia. Jest to po prostu system niewywrotny, a który się nie zreformuje. To jest tak, jak mnie się najbardziej skojarzyło z religią smoleńską. To jest taka religia katolicka, to jest tak jak chrześcijańska, tak jak religia smoleńska. W pewnym momencie się ukonstytuowała na bazie jakiegoś traumatycznego wydarzenia i wszystkie okoliczności, które mogą ją wspierać i wzmacniać, będą ją wzmacniały i będzie zagarniała coraz więcej. Natomiast te, które mogą ją osłabiać, wszystkie, które są przeciwko niej, będą ją wzmacniały tym bardziej. To jest taki paradoks, ale i to jest taki a propos Kościoła i możliwości oczyszczenia. Absolutnie w to nie wierzę, właśnie dlatego, że ten system jest niereformowalny. Bo on ma na celu po prostu zwiększanie zasięgów i udziałów. I to jest główny cel Kościoła. I w związku z tym absolutnie nie liczę na jakąś zmianę w naszym Kościele, nawet przy zmianie władzy i po odejściu tych hierarchów na emeryturę. A dlaczego? Chociażby dlatego, że nowi jacy by nie przyszli i czego by nie chcieli, choćby nawet chcieli jakiegoś porozumienia z kolejną władzą, to no spójrzmy na postawę papieża, która jest taka, jaka jest i nie jest to postawa, która chciałaby wchodzić w jakiś taki dialog na zasadzie porozumienia i uznania czyichś racji. Kościół będzie zawsze stał na straży swoich racji i inne racje, inne wartości absolutnie nie będą miały na niego żadnego wpływu. Także ja po prostu na to bym absolutnie nie liczyła. Jedyne, co może nam pomóc, a czy też nowej władzy, to właśnie kompletne odcięcie się od Kościoła i od jego wpływów, czyli po prostu świeckie państwo, a Kościół niech sobie działa na swoim poletku i uprawia swoje zbożne dzieło. Proszę bardzo, nikt mu tego nie broni. Ale nie liczy, to znaczy ja nie próbuję w tej chwili przewidywać, co będzie, a istnieć jakiś prognoz. Mogę co najwyżej powiedzieć o swoich jakichś pragnieniach. I moim pragnieniem byłoby to, żeby Kościół nie próbował bratać się z kolejną władzą. I to samo do władzy miałabym takie życzenie i prośby, żeby absolutnie nie liczyła na Kościół w niczym i nie próbowała prosić o jakiś wpływ, pozyskiwać jakichś wpływów, czy to na kampanię, czy na jakiekolwiek kroki, rzeczy, które będzie kolejna władza podejmowała. Dziękuję bardzo, Bożeno. Nie kryję, że się z Tobą zgadzam. Widzisz, lata lecą, a głos Bożeny coraz młodszy. Cieszę się, że przełamałaś tą czarną pasę mojego katarzis. Zapraszam też częściej i dziękuję Ci za Twój głos. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Oczywiście, dzięki. Drodzy Państwo, ale to jest przeżycie jednak. W studiu siedzieć, Państwu machać, czytać komentarze, komunikować się z najlepszą realizacją, jaką widziałem. I jeszcze odbierać Państwa telefony. Ja nigdy nie czułem się takim frontmanem, żeby zrobić audycję tylko i wyłącznie z telefonami słuchaczy, ale nie kryję, że Wasz głos był dla mnie szalenie istotny i też starałem się jeszcze w poprzednim wcieleniu zapraszać takich gości i poruszać takie tematy, które tworzyłyby dla Was arenę. W związku z tym, cóż, pomyślcie nad tym, bo jak widać, szczególnie kieruję te słowa do kolegi z Niemiec, Max Fuller, możesz dzwonić, przetestowane. Zróbmy teraz, moi drodzy, króciutką przerwę, bo już niedługo dołączy do nas Marek Meissner, a nie chcę zaczynać kolejnych tematów, natomiast wszystkich, którzy mają coś bardzo ważnego do zrobienia, apeluję do Was. Bądźcie tu o godzinie 20, bo takiego programu o policji jeszcze nie robiłem. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr.
śpiewana, a na chmurze Baldurana gada woda i się dowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń zielono. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19:00. Dzień dobry Państwu, tu Radosław Gruca, kanał Reset Obywatelski i drodzy Państwo, audycja Katarzys. Za chwilę, mam nadzieję, połączy się z nami Marek Meissner. Jak się nie połączy, to zaraz poproszę o wsparcie naszych tutaj aniołów i anielice. Aniołów, no właśnie, co ciekawe, płeć jest zastanawiająca. O to, żeby pomogli. Więc za chwilkę, mam nadzieję, do nas dołączy Marek. A ja przypomnę tylko, na Ukrainie trwa wojna, coraz więcej wiadomości, które psują taki obraz wielkiej nadziei na zwycięstwo. Ale no cóż, nie należy się poddawać. Jutro będziemy też rozmawiali o tym, jakie są nowe koncepcje po szczycie w Madrycie, na szczęście szczycie NATO, a nie antyzachodnich międzynarodówek, do którego to szczytu doprowadzał między innymi europoseł Tomasz Poręba za namowami Jarosława Kaczyńskiego, a może jeszcze jakichś innych
przyjaciół, drodzy Państwo. I cóż, mimo wszystko powinniśmy zastanawiać się, jak powinna Polska ułożyć sobie swoją własną agendę działania na rzecz Ukrainy tak, żeby nie godzić we własne interesy. A niestety coraz częściej na fali populizmu widzę niepokojące mnie zjawiska. I żeby było jasne, nie mam pretensji bynajmniej do Ukraińców o nic, bo cóż oni są, co oni mają do naszych wyborów i naszego rządu. Z tego, żebyśmy żądali, żebyśmy jasne informacje na temat planów i tak, drodzy Państwo, w przypadku szczególnie wojny na Ukrainie, że my nie wiemy, dokąd zmierzamy. Ja rozumiem wycieczka pod osłoną nocy, wycieczka, no nie wycieczka, wyjazd, nie bagatelizuję absolutnie tego, do Kijowa, które znajdowało się pod obstrzałem. Natomiast to, co my chcemy osiągnąć, z kim, w jaki sposób, tego w ogóle nie ma, drodzy Państwo. I ja doskonale pamiętam, nawet tak człowiek młody jak ja jest w stanie sobie przypomnieć na przykład posiedzenie Sejmu przed podpisaniem traktatu lizbońskiego, który ukonstytuował Unię Europejską, i rozmowy, które prowadzono w Sejmie po to, żeby Sejm miał możliwie, żeby Sejm dał jak najszerszy mandat rządowi, który jechał na negocjacje z państwami Unii Europejskiej. I cóż, tak się robi polityka. Po to jest demokracja. Po to mamy Sejm, do którego wybieramy własnych posłów, żeby rząd był na tego typu sytuację uzbrojony i pokazywał, skupcie się, pokazywał, że ma poparcie społeczeństwa, czyli tych partii, które w Sejmie zasiadają. I przypomnę, że wtedy prezydentem był Lech Kaczyński, ale jedyną partią, która go wtedy nie poparła w kwestii stanowiska negocjacyjnego przed szczytem, na którym to negocjowano, żeby było wiadomo, że to nie jest tak, że mamy tutaj jakąś uzurpację, tylko że rząd autentycznie realizuje wolę społeczeństwa. Jak to wygląda, drodzy Państwo? Za chwilkę tutaj muszę, jestem trochę zdekoncentrowany, ponieważ właśnie wysyłam naszym drogim realizatorom jeszcze dodatkowe informacje, które pomogą połączyć się Markowi. Nie wiem, ja z Markiem mam zawsze jakieś przygody z połączeniami, natomiast Marek jest takim człowiekiem, który mówi z taką pasją, że nawet mnie zaczyna to interesować. Ja uważam, że to są ważne tematy też, żeby jakkolwiek rozumieć to, do czego prowadzą działania rządu, a kwestie dostaw broni były cały czas podnoszone przez ten rząd jako żądanie czy oczekiwanie kierowane w stosunku do państw zachodnich, żeby nadążały za Polską i żeby dostarczały ciężką, między innymi ciężką artylerię, rakiety. O tym wszystkim za chwilę opowie nam Marek Meissner i powie nam, co to są te kraby, które sprzedajemy, jak to wygląda na polu walki. Ja powiem szczerze, budzę się bardzo wcześnie, mieszkam przy lesie, jak wiecie, tymczasem i w mojej puszczy ptaki budzą się razem z pierwszymi promieniami słońca i zaczynają koncert taki,
że na Openerze i w sali kongresowej nie ma takich koncertów. W związku z czym mam dużo czasu, żeby sobie pomyśleć nad różnymi rzeczami nad ranem i wtedy nachodzą mnie różne myśli i tak sobie dzisiaj pomyślałem, że żyjemy w naszych bańkach uspokojeni przekonaniem o tym, że wojna nam nie grozi, że jesteśmy w NATO. Mówię my, nie kierując swoich słów dzisiaj tylko do waszego wspaniałego grona, które jest dalece bardziej świadome. Nie mam żadnych co do tego wątpliwości niż większość społeczeństwa, ale generalnie odsuwamy, no są wakacje, odsuwamy te myśli o buczy, o gwałtach, o mordercach, o potwornych zbrodniach, jakie dzieją się kilkaset kilometrów od nas bardzo często. I tak sobie przypomniałem początek tej wojny i przypomniałem sobie, jak już wojska zaczynały zbliżać się do granicy, już nawet pierwsze toczyły się walki, a ludzie w Kijowie ciągle chodzili do drogich galerii i sklepów przymierzać ciuchy i w ogóle cóż, tak to wygląda. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo czymś bardzo labilnym. Ono dzisiaj jest, jutro go może nie być i może nasze poczucie bezpieczeństwa prysnąć jak bańka mydlana. Pomyślcie o tym czasem, nie musicie być budzeni przez chór ptasi. To powoduje, że przynajmniej dla mnie, nie chcę, czy, nie wiem, czy chcecie podążać moją drogą, ale to mnie też prostuje w tym sensie, żeby wiedzieć, co jest w życiu najważniejsze. Tak to wygląda. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o te sytuacje związane z Ukrainą w Polsce, to nastąpiło ostatnio takie symboliczne, moim zdaniem, zamknięcie kwestii białoruskiej, bo nie wiem, czy wiecie, już były pierwsze zdjęcia wspaniałego płotu i dumne prążenie muskułów. To wszystko pokazuje, że te złe wydarzenia, łamania elementarnych praw człowieka i różne nadużycia ze strony Straży Granicznej i służb tam działających mogą nie być rozliczone, szczególnie jeżeli nie zadziała tutaj społeczeństwo obywatelskie. Warto o tym jest dzisiaj rozmawiać, ponieważ jak wiecie, ja się zatapiam w tej naszej prawicowej sieczce, co niestety nie co tydzień, ale w zasadzie na co dzień, po to, żebyście wy nie musieli tego robić. I coraz częściej dostrzegam takie taki nową nutę ze strony aparatczyków tej władzy, taką aparatczyczką chyba. Uwielbiam tworzyć feminatywy w swojej głowie. Możecie mi podpowiadać, bo nie byłem zwolennikiem gościń, a dzisiaj kocham to słowo. Także dzisiaj już nie będzie u mnie gościem, tylko będzie gościnią. Drodzy Państwo, proponuję w związku z tym, że dostaję różne sygnały, proponuję chwilę przerwy, po której będę mógł jeszcze Państwu zaproponować, jak dla mnie, wypowiedź miesiąca Przemysława Czarnka. Ja o niej pisałem na Twitterze, i nawet próbowałem znaleźć jakieś źródła, bo ja usłyszałem to, przyznaję się, usłyszałem to po prostu w radiu, w samochodzie, ale jako, że jestem czujny, to czasami włączam sobie nagrywanie i takie perełeczki mi się pojawiają, jakie zaraz usłyszycie, także może jakiś króciuteńki, dosłownie muzyczny przerywnik, po którym w oczekiwaniu na Marka posłuchamy sobie jeszcze co mądrego Urbi et Orbi miał do powiedzenia profesor Przemysław Czarnek.
zielono mi i spokojnie, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie na. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w Resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. I jesteśmy z powrotem. I kiedy tylko pomachają do mnie moi najlepsi na świecie realizatorzy, to wyemitujemy to wiekopomne orędzie. Dużo ostatnio o tym myślę, o Przemysławie Czarnku. Chciałbym, żebyśmy wyemitowali ten fragment, bo naprawdę warto, a wiem, że w ogóle ciekawa historia, jak czytałem opisy tej rozmowy, to tam jakoś koledzy i koleżanki dziennikarze pomijali bardzo konsekwentnie słowo pedofile. Nie wiem czemu. Tam zostały fragmenty o dewiantach i tak dalej. Będziecie Państwo na pewno zadowoleni, jak tylko to usłyszycie, bo nie wiem, to mnie trochę zaniepokoiło,
że nawet wydawałoby się media takie, które starają się być rzetelne, wybrały tak fragmenty tej wypowiedzi Przemysława Czarnka, że się nie dało od tego uciec. Zależało mi, żebyśmy wyemitowali, możemy, o, to zaraz wam powiem, dlaczego to robimy przed Markiem Meissnerem, ale najpierw niech przemówi wielce czcigodny minister. Hit, historia i teraźniejszość, nowy przedmiot, nowy podręcznik. Podręcznik autorstwa niedzisiejszego Andrzeja Alberta, Wojciecha Ruszkowskiego, pana profesora. Kiedyś niekontestowane w żaden sposób, a każdy połykał tę książkę w całości, kupując ją notabene w drugim obiegu, bo w pierwszym obiegu tej książki nie było. A dzisiaj Wojciech Roszkowski, główny wróg czego? Postępu, edukacji, nauki? Ktoś zaplanował przyszłość polskich dzieci bez, i polskiej młodzieży bez świadomości najnowszej historii. I to rzeczywiście spowodowało, że całe pokolenia Polaków są absolutnie niewyedukowane historycznie, jeśli chodzi o historię najnowszą, o 1945 roku. A ona jest najważniejsza, bo to są procesy historyczne, które mają bezpośrednie oddziaływanie na dzisiejszą rzeczywistość. Jeśli się nie wie, dlaczego jesteśmy w tym miejscu i dlaczego jest tak, jak jest, no to jest się podatnym na manipulacje. I chyba dlatego właśnie pan profesor Wojciech Roszkowski, który napisał ten podręcznik, świetny podręcznik, i pokazuje prawdę, także o tych zboczeńcach i dewiantach z 68 roku, z tej rewolucji społecznej. Dzisiaj się czyta o tym w komentarzach rozmaitych portali internetowych, które się skarżą, że tutaj się promuje pedofilię. Nie, pokazuje się, kto był pedofilem i jacy są politycy Unii Europejskiej, bo czasami pedofile są dzisiaj politykami Unii Europejskiej, którzy rządzą Unią Europejską. To jest odkrywanie prawdy przed młodym pokoleniem, przed młodymi pokoleniami, dlatego za to jest dzisiaj pan profesor Wojciech Roszkowski szykanowany, hejtowany. Za prawdę trzeba zawsze zapłacić i myślę, że płaci tą cenę dzisiaj pan profesor Wojciech Roszkowski. Wybitny polski historyk, świetny autor znakomitych podręczników do historii, który napisał znakomity podręcznik w wydawnictwie Biały Kruk do najnowszej historii. I to się nie podoba tym, którzy zaplanowali manipulację młodym. Panie profesorze, a jak to jest, że na przestrzeni lat, i to odwołuje się bardziej do pana doświadczenia... Ludzie, no dajmy sobie już siana z tym po prostu. No, siano z głowy chyba komuś wyszło. Jak wam się podoba prawda o Unii Europejskiej? Rządzą nią dewianci i zboczeńcy z 68 roku, tak? Słyszeliście to, co ja? Bo nie wiem, moim zdaniem to powinna być wypowiedź, która obiegnie trochę nasze mainstreamowe media, ale... Zamiast tego przeczytałem tylko tych zboczeńców, dewiantów, rewolucje, bleble, a facet po prostu powiedział, że pedofile z 68 roku, wcześniej nazywani dewiantami i zboczeńcami, są dzisiaj u sterów Unii Europejskiej. Czy ja czegoś nie rozumiem? Halo, no powiedzcie mi, drodzy kochani. A teraz powiem, dlaczego wyemitowałem to przed rozmową z Markiem. Poza różnymi oczywiście chochlikami, o których już szkoda gadać, bo one zawsze nas obsiądą, to chciałem wam uświadomić i unaocznić, że takimi właśnie zagraniami, takimi różnymi atakami na LGBT, tekstami o Zosi i Wojtku, Jarosława Kaczyńskiego, który drwi z problemu osób transseksualnych, to wszystko ma odwracać uwagę od rzeczy najważniejszych. A rzeczy najważniejsze to drożyzna, polityka gospodarcza i oczywiście bezpieczeństwo. I dlatego zapraszam już do naszego grona tego, który o wojnie na Ukrainie wie więcej niż niejeden generał, autor jednej z moich ulubionych, nie, mogę nawet powiedzieć, że ulubionej książki z gatunku military political fiction, jakby powiedział kolega Rachoń, Marek Meissner, autor Czas Straceńców i analityk, tak możemy powiedzieć, wojskowości. Z nami jest już. Witam. Dzień dobry państwu, witam cię Radku. No i tak, ja akurat mam taki komentarzyk malutki do tego, co się przed chwilą powiedziało. Mianowicie, zaplanowany był taki program, projekt dotyczący upamiętnienia słynnego, jednego z naszych niewielu asów myśliwskich, generała Urbanowicza. I co się stało? Projekt poszedł do kosza. A dlaczego poszedł do kosza? Bo jakiś Szymon Gorliwiec znalazł teczkę generała w IPN-ie, tak, w IPN-ie znalazł, nie? I w tejże teczce było napisane,
że generał Ojej podpisał zobowiązanie do współpracy. A teraz będzie bankrut. Generał był w 1947 roku wszystkiego w Polsce 8 miesięcy, czterokrotnie był aresztowany przez MBP, nie UB, tylko przez funkcjonariuszy MBP. Próbowano go szantażować tym, że wywoził obrazy przyjaciela i napisał przesłuchanie, protokół z przesłuchania, na którym napisano, że przyznał się i udzielił istotnych informacji. Żadnego zobowiązania do współpracy in extenso nie ma. Nie ma też żadnych raportów, nic. Generał od 1947 roku w Polsce się nie pojawiał. Miał dosyć liczne funkcje emigracyjne, ale nie. Generał jest brzydki. Generał jest brzydki, bo coś tam, ktoś tam znalazł jakiś papier. I ja powiem więcej. Jeżeli tak dalej pójdzie, to niedługo nie będzie w galerii postaci historycznych, które warto w Polsce propagować, przedstawiać i przypominać, nie będzie żadnego polskiego lotnika. Ho, tak to jest bardzo, bardzo udana myśl na to, na kolejny program, który zrobimy, jak już wszystkie chochliki nas opuszczą. Jedno jeszcze mam do ciebie, Marku, pytanie, bo też czas trochę nas goni, ale bardzo mi na tym zależy. Powiedziałeś mi... Tak, że... chodzi tobie o tą wartość pomocy crowdfundingowej dla Ukrainy, naszej. No więc ja to sprecyzowałem. Te 100 milionów euro to jest cała pomoc i prawdopodobnie w tym połowa to jest pomoc dla crowdfunding dla wojska. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale crowdfunding wojskowy na Ukrainie to jest cała sieć i nawet Amerykanie nazwali go czymś w rodzaju ukraińskiego wojskowego Amazona. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak zorganizowane. Nie da się, Marku, wiesz, to po prostu mamy tak słaby dźwięk, że ja niestety, ale muszę ci podziękować tymczasem. O, bo po prostu nic nie słyszymy. Także kurczę, obiecuję ci, że nagramy osobną rozmówkę o crowdfundingu i po prostu zrobimy go osobno, bo już... Rozumiem, niestety ja doznałem awarii podstawowego sprzętu i w tej chwili pracuję na telefonie. No tak bywa, niestety się zdarza. Tak bywa, ale nie gniewaj się na nas, a państwo się też na mnie nie, ale się absolutnie nie mam pretensji. Odwrotnie, widzom trzeba, słuchaczom trzeba dostarczyć materiału jakości pierwszej. To nie może być jesiotr drugiej świeżości. Także żegnam mile i pojawię się za niedługo. Super. Dzięki wielkie w takim razie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję wam wszystkim. Marku. Słuchajcie, no słusznie uważacie, odnoszę się, żebyście nie myśleli, że lekceważę krytyczne głosy. Olgierd Młynarski pyta się, czy kurczę, my zrobimy coś w końcu z jakością audio swoich gości. No, kochani moi, pomyślcie sobie, że każdy, nawet najbardziej genialny realizator i prowadzący nie jest w stanie po pierwsze się sklonować i teleportować do naszych gości, żeby im wszystko ewentualnie ustawić lub też dostarczyć, bo no i uwierzcie mi, daję wam słowo, że bardzo często takie problemy z jakością pojawiają się mimo wcześniejszych prób i tak dalej. Nie chcę dalej tego kontynuować. Generalnie, jak wszyscy wiecie, dążymy do tego, żeby te piękne mikrofony, które mamy i które używamy, na przykład prowadząc program Bez Wyjścia z Marcinem Celińskim, służyły wszystkim osobom, które będą naszymi gośćmi i do tego będziemy zmierzać i jesteśmy oczywiście coraz bliżej. Z racji na to, że doświadczenia pandemiczne umożliwiają dzisiaj Państwu wysłuchanie rozmów z osobami, które znajdują się kilkaset kilometrów, a czasami tysiące kilometrów stąd, to staramy się z tego korzystać. Bardzo przepraszam Was za historię z łączeniem Marka i obiecuję Wam, że wrócimy do... aż się zacząłem drapać z nerwów. I obiecuję Wam, po pierwsze przyjmuję krytykę, po drugie obiecuję Wam, że takich problemów nie będziemy mieli za chwilę. Dlatego cóż, będziemy rozmawiali o ważnych tematach, które dzieją się tu i teraz i nie mają związku z ideologicznymi
burzami, które chce wywołać prezes Jarosław Kaczyński za chwilę z naszym gościem Krzysztofem Boczkiem, którego znacie i też o którym... ten stres, o którym pisaliście do mnie bardzo ciepło. Też uważam, że jest to dużej klasy dziennikarz, wszechstronny, merytoryczny, zaangażowany. Długo mógłbym mówić, nie mam praktycznie żadnych do niego uwag, szczególnie, że kiedyś się pomylił i nawet się do tego przyznał. Chodziło o jakieś niefortunne sformułowanie, bynajmniej nie wkręcanie ludzi, tak jak to ma miejsce nieustannie w mediach nie mainstreamowych, chciałem powiedzieć prorządowych. O, tak. Więc dlatego będziemy rozmawiali o policji. No i tutaj do was się zwracam przede wszystkim. Najpierw chciałem jeszcze was poprosić, bo nie wiem, trochę jestem zdziwiony, że nie zrobiło na was takiego wrażenia, jakbym myślał, to co wysłuchaliście ze strony pana Czarnka, drodzy państwo. No bo jakby to powiedzieć, no, jest to dość śmiała teza, która na razie trochę nieśmiała, ale jednak została wypowiedziana. Czyli Przemysław Czarnek, drodzy państwo, pęta wszystkich, którzy go słuchają, że mieliśmy jakąś historię alternatywną, wpajaną młodzieży, rozumiem, wpajaną po to, żeby młodzież miała krew lewacką i zapędy orgiastyczne, jakiekolwiek inne. I teraz wreszcie nadchodzi Czarnek ze swoim hitem i prosto w twarz będzie walił prawdę. No to jest taka prawda, wiecie, nieprawda. Nasz gość już jest. Dzisiaj szalenie dynamiczny program, który utrzymuje się na powierzchni i nie zatonął tylko dzięki kapitanowi i kapitanicy, którzy nami dzisiaj zawiadują. Dziękuję wam, moi drodzy. I teraz mam nadzieję, że zwarty i gotowy, bo już widzę go na tak zwanym zapleczu, Krzysztof Boczek, który razem z nami obejrzy kilka znanych i nieznanych dzieł różnych twórców, którzy swoją uwagę skupili na prężnej służbie zwanej policją. Zapraszam do nas Krzysztofa Boczka. Dobry wieczór, Krzysztofie. Widzisz nas? O, widzicie? O. Żeby było jak najlepiej z dźwiękiem, to właśnie... Nie słychać, teraz mnie słychać. Tak, słychać. Krzysztofie, okay, słuchaj, bo żebyś tak poczuł klimat absurdalności, bo trochę absurdu włączyłem za pomocą wypowiedzi Przemysława Czarnka, który uświadamia ludzi, że wreszcie w podręczniku polska młodzież dowie się prawdy o Unii Europejskiej, którą rządzą dewianci, zboczeńcy z 68 roku, którzy zostali politykami Unii Europejskiej, a nawet nią rządzą. Ale żebyś poczuł ten klimat, o którym będziemy rozmawiać teraz zupełnie poważnie, to ja poproszę filmik z poprzedniego czwartku, który specjalnie dla państwa nakręcił jeden sfrustrowany dziennikarz, a zmontowała jedna niesfrustrowana montażystka Iza. Iza, poproszę. Pan Bóg daje światło, nie? To jest jego słowo, dzieci. To jest... Te ostatnie zdania to mnie aż przestraszyły, co grozi Europie. Oni już ustawiają punkty, oni już wszystko planują, ludzie. Jeśli nie będzie pokuty i zrywu, idziemy, bo jak sami, żeby mi jechać... Proszę księdza, a czy ksiądz nie ma jakiegoś zakazu wystąpień publicznych od księdza zwierzchnika? Radosław Gruca. Nie ma? Nie ma. Na pewno? Nie został przypadkiem ukarany? Wszystko jest legalne. Proszę księdza, ksiądz nie ma chyba prawa występować jako kapłan. Przepraszamy. Ja, czy pan wie, że, proszę, na bok. Że kardynał Dziwisz zakazał przejść na bok. Pan i ale drogi. Czemu pan blokuje? Ale pana, nie wiemy, my nie wiemy. Być może coś tam takiego było, być może nie było, ale proszę pana, to
to nie jest najważniejsze. Jest najważniejsze, no bo jeżeli kardynał Dziwisz suspendował siedzącego tanka, to jest... Nie, że pan idzie swoim drogą. Kardynał Dziwisz jest ekskomunikowany w mocy prawa kanonicznego. Zostawmy. Zostawmy. Z Panem Bogiem wszystkie dobre. Katolicyzm? Okej. Nie znam takiego katolicyzmu. Namawiacie państwo ludzi, żeby brali jakieś zioła, to jest dziwne. Tak, jakieś bordel jest, jakieś orgia, coś? Nie wiem, a pan bierze te zioła, co mówią tutaj, żeby brać? Halucynogeny tylko. Tak? A to tak... Nie chcę od pana buzi. Ale szczerze pan wygląda, jak wszyscy wyglądacie, jakbyście coś brali. Ale proszę mnie nie dotykać, okej? Okay? Ale proszę mnie nie dotykać. No i, ale pan się modli, czy chce cipkę lizać? Ale proszę mnie nie dotykać, okej? Okay? Proszę mnie nie dotykać. Ale proszę mnie nie dotykać. Ale proszę mnie nie dotykać. Czy ja próbowałam odejść, a pan mnie kilka razy popchnął, uderzył i ubliżał i wyzywał. Przykład tu skóry nie mam. Nie kłam bezczelnie. Kolega tutaj zostanie, tutaj mamy pani dokument tożsamości. Dokument musicie mi panowie oddać. Pewnie, pewnie, że tak. Ja wracam do pracy. Ja się nie tylko oddalam, ale już wracam do pracy do Sejmu, bo jestem posłem. Ja przechodziłam ulicą, zostałam poszarpana, ja nie mogę tu stać. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Ma pan, pana kolega ma mój dowód od 20. Mogę państwu zostawić do siebie numer telefonu, nie? Nie wiem, że pani zostawić i nie może się pani oddalić do czynienia. Proszę pana, interwencja nie jest wobec mnie, ja rozumiem, bo przybiegli policjanci, bo ktoś mnie bił. Pan to rozumie? Interwencja jest wobec człowieka, który mnie szarpał, nie wobec mnie. Ja państwu powiedziałam, nazywam się Magda Filiks, jestem posłanką na Sejm, dałam swój dowód osobisty i po 20 minutach... Pokazałam też legitymację. Nie, to nie jest dla was dobrze. To nie jest dla was dobrze. Dalej nie sprawdziliście? Bo co panowie teraz robicie? Ja przepraszam, nie pilnujecie, czy co robicie? Do drugiego tutaj. No jaka jest różnica? Ja mogę się oddalać, pan nie miał prawa mnie chwytać za nadgarstek, ja szarpać nie dotykałem, mnie. Bo... Super, super, bo to nie wiem czy pan, ale tak, na live szło, jak to panowie robiliście, łącznie z nagranymi rękoma, jak mnie szarpiecie za nadgarstek. Trochę jestem w szoku, naprawdę, a nie dlatego, co zrobił ten pan, tylko dlatego, jak się zachowała polska policja. Bo ten pan po prostu, wiem, że coś ma nie po kolei z głową, natomiast to, że panowie w przejściu mi zagrodzili drogę, wchodzili na mnie ciałem, łapali mnie za nadgarstek i zatrzymywali siłą, po 20 minutach jakby dowodu, który sama im dałam, próbowali insynuować, że ja zgłaszam jakiś problem. Ja w ogóle nawet nie podeszłam do policji. Panowie przybiegli, bo wiedzieli, jak mnie ktoś bije, po czym próbowali zatrzymać mnie. Siłą. To, co zrobiliście, jest po prostu niewyobrażalnie skandaliczne. Poczekam, pani minutkę. Nie poczekam, proszę pana. Ja bardzo tego poczekałam. Zdenerwowałam się, spłaciłam, umęczyłam, poszarpaliście mnie. Pani! Idzie odpowiedziałam. Powiem panu, że tak piszemy całą sytuację. No tak nie będziemy robić. Proszę spisać to, co się wydarzyło, to nie wiem. Bo ja nie zgłaszałam państwu żadnej interwencji. Oddaję dokument. Pani ma, może zgłosić sprawę na... Nie muszę zgłosić, mam nadzieję, że jeśli pan jest jakiś przełożony, to sam podejmie, bo to na live oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co państwo robiliście. Pani oddaje pani dowód. Dziękuję panu bardzo. Także dziękuję. Interwencję pan... Dowód szczęśliwie też dostarczony. A to, że panowie tutaj są, to po prostu... Wspaniale. Raz, dwa, trzy. To jest taki szar. Kolejna interwencja policji zakończona sukcesem. Witam z powrotem. Tak na rozgrzewkę chciałem państwu pokazać. To są zdjęcia, które uwieczniłem moim własnym skromnym telefonem komórkowym, ponieważ to po prostu była taka paranoja, ale... Czwartkowe popołudnie, tylko tak krótko powiem, czwartkowe popołudnie wychodzę z Sejmu i widzę ludzi w czerwonych pelerynkach, bardzo dziwne, różne ołtarzyki, no i księdza, który opowiada właśnie o szatanie w Unii Europejskiej, tak to w skrócie mówię, nie cytuję, ale to moje odczucia, o czym on mówił. No i nagle zaczyna się robić jakieś wielkie zamieszanie. Policjanci w ogóle mieli, też nie wiem, czy słyszycie państwo, ale tam słychać Bella Ciao, jak leci,
bo tam na moich oczach w pełnym słońcu odbyła się kolejna bitwa w wojnie kulturowej, ponieważ sekta Natanka obsiadła całą wiejską, a ludzie na balkonie zaczęli wymachiwać flagą tęczową z balkonu i zapodawać kawałek Bella Ciao, który jak wiadomo z katolickim ma tyle wspólnego co ja z Mercedesami, więc to trochę rozjuszyło księdza Natanka. Ja na własne uszy słyszałem, jak Natanek, on nie jest żaden ksiądz, mówi: weźcie tych pedałów, oni mają nas chronić. No, ale policja, jak widzicie, nie była w stanie przeprowadzić interwencji w sprawie posłanki, dostarczyć jej dowodu, zatrzymać pana, który zapałał nagłym apetytem do lizania cipki pani posłanki. Ja tylko cytuję to, co mówił. Wy słyszeliście. No słuchajcie, to nie jest normalne. To nie jest normalny kraj. Krzysztof, jak ci się podobała interwencja policji? Ja tam przestałem liczyć po trzech, ale za panią posłanką, jeszcze kiedyś zmontujemy lepszy filmik z Izą, jestem pewien, za panią posłanką biegło 7 policjantów. Temu gościowi nic się w ogóle nie stało, tak? Mimo że ewidentnie jakby było coś z nim nie halo. No i generalnie, no nie wiem, ja nie jestem kobietą, nie, ale jestem trochę czuły na punkcie tego typu tekstów. Jak oceniasz profesjonalizm polskiej policji? Bo będziemy jeszcze patrzyli na kilka innych przykładów, także tych, które komentowałeś, ale w tej sytuacji. No nie, wydaje mi się, że żyjemy już, momentami się wydaje, że żyjemy w kraju, w którym Magda Filix, posłanka, powinna się cieszyć, że ją nie powalili tam na glebę i nie zmusili do złożenia zeznań natychmiastowych jakichś, jako że ona była poszkodowana w tym zdarzeniu i zgłaszającą to, nie wiem, przestępstwo czy cokolwiek wykluczające tam było. Ale no, sytuacja była śmieszna jeszcze trochę i to jest jeszcze dobre, bo kiedy można się pośmiać z polskiej policji, a ona daje bardzo często jednak takie możliwości, żeby się pośmiać. Ja pamiętam, dawno temu opisywałem, no nie tak dawno, 2 lata temu chyba, opisywałem babcię Kasię, która jechała Mercedesem z kaczką. Jeszcze był taki aktywista Tadeusz, on teraz należy do Lotnej Brygady Opozycji, bardzo aktywny, fajny, młody człowiek, twardy. I oni Mercedesem, chyba taką starą beką, podjechali pod dom prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu i na masce mieli przylepioną kaczuszkę żółtą. No i nagle się zaczęły dziać dziwne rzeczy, bo ich zatrzymywano, kontrolowano, kazano im zdjąć tą maskę. Potem się okazało, że ich śledziły. W sumie doliczyli się 8 aut, z tego 6, jeśli dobrze pamiętam, to były nieoznakowane auta, które ich śledziły, kiedy wracali na bodajże Mokotów albo Ursynów, już teraz tu nie jestem precyzyjny w tym. W każdym razie wszystko z powodu tej kaczki i chyba babci Kasi jeszcze w środku, no. Ale taka zaawansowane użycie służb, które są raczej do śledzenia przestępców, a nie kogoś, kto sobie kpi z słońca Żoliborza. No to jednak wystawia bardzo ciekawą opinię o naszej policji. No policja jest, ośmieszają się bardzo często. 2 dni temu brałem udział w demonstracji pod siedzibą CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam protestowali ludzie nie tylko z Baranowa, Wiskitek, Teresina, Jaktorowa, czyli tych 4 gmin, pod którymi, na terenie których będzie budowane samolotnisko, albo ma być, o, słowo będzie chyba nie jest dobre, ma być budowane lotnisko, ale także przyjechali ludzie z całego kraju, z terenów, które mają zostać zniszczone przez tak zwane szprychy kolejowe docierające do CPK. Było kilkaset osób i oni przywieźli 2 wielkie misie słomiane, takie ponad 2-metrowe, stworzyli je. Takie wielkie, one, jeden z nich wisiał przez pół dnia nad autostradą. To jest typowy, znaczy wypisz, wymaluj
kopia misia z komedii Barei. Jednego misia nazwali Mikołaj od Mikołaja Wilda, czyli prezesa spółki CPK, a drugiego nazwali Marcin od ministra Chorały. I policja najpierw te misie badała pod kątem, czy nie badam materiałów, czy nie może jakichś wybuchowych, czy nie ma tam pirotechniki, a po pół godzinie orzekli, że misie stanowią zagrożenie pożarowe i nie mogą brać udziału w demonstracji, w której było kilkaset osób. Misie zostały położone na glebie i pilnowane przez 3-4 policjantów przez 2 godziny trwania demonstracji, leżały obok tojtojów. Tak jakieś 100-150 metrów od demonstracji. Jak już po jej zakończeniu organizatorzy przynieśli te misie, żeby wpakować na samochód transportowy, no to ja przyszedłem z kamerą, to policja zaczęła się denerwować i pośpieszała ich, żeby spakowali te misie, no bo dziennikarze się schodzą i filmują, a nie powinni. Więc najwyraźniej, oczywiście misie są symbolem CPK, czyli tu już nie będę... Tak, no myślę, że każdy się zorientował. Nie będę, tak, przypominał misia, cytował, bo jeszcze bym coś przekręcił, a na pewno jest tutaj dużo wielkich fanów, którzy od razu by mnie poprawiali, że coś źle cytuję z misia. Dobrze, ale Krzysztofie, no mieliśmy tydzień naprawdę z policją atrakcyjny. Ten filmik jest emitowany po raz pierwszy, jeszcze trochę będzie o nim mowy w przyszłym tygodniu, bo drodzy Państwo, już na ten tydzień zapraszałem posłankę Magdę Filix, która jest tam widoczna. Zostawiłem tego księdza Natanka, bo to pokazuje tą całą paranoję i wydaje mi się, a byłem na wielu różnych manifestacjach, że to właśnie problem tego, że oni myśleli, że tutaj jest jakiś ksiądz, powodował, że starali się być tacy no bardzo sumienni, bym powiedział. Ale zostawmy to na ten moment. Jeszcze Magdalena Filix naprawdę opowie wam różne rzeczy nie mniej ciekawe. Ja sobie pozwolę zostawić przy tym programie, który potem będą nasi współpracownicy wycinać i montować jako osobne materiały i teksty, zostawić Państwu także informacje o tym, jak policja podchodzi do tego zdarzenia, bo to jest ciekawe. Ale teraz, Krzysztofie, niespecjalnie zgrabnie napisałem tweeta na temat interwencji z gazem, którą zaraz zobaczymy, więc postanowiłem wykorzystać mój własny, osobisty, prywatny program należący do Państwa Resetarianek i Resetarian, żeby powiedzieć jasno, co myślę o akcji policji, która miała miejsce w Inowrocławiu. Możemy ją teraz jeszcze... Ale sobie stoi, no ty gdzie masz okruszki? To co? Ale to... Marian za blisko, ale to gdzie mam kreskę? Kto tu przyszliście? Ale kto mi wytyczył kreskę, gdzie mam stać? Ja nie podchodzę, bo cię stoję w miejscu. A ty mnie odpychasz? A co było pokazane? Duże? A tak jesteś... Sprawiłeś ten mundurku. No i patrz. No i pa. Mundurku. No i co? Ale co? Ja nie wiem, co robić. Wykonywać polecenia, bo użyjemy środków burzymotu. Brawo. Jebamy to, odszy się. Patrzcie, ty kurwa jebana! Wszyscy widzieliśmy, drodzy Państwo, to był miotacz gazu. Dużo o tym jest w mediach. Oczywiście policja uważa, że wszystko było super korrekt, ponieważ ja słyszałem wypowiedź rzeczniczki policji, która tak to komentowała, że było wezwanie do zaprzestania działania, że były przekleństwa w kierunku policjantów. Ja ich teraz nie słyszałem, ale rzeczywiście były. W związku z czym wszystko było lege artis. Ja sobie pozwoliłem ironicznie napisać, że wreszcie było regulaminowo, bo było regulaminowo w tym sensie, że wcześniej generalnie zasady miotacza gazu są takie, że musisz mieć pół metra od osoby, w której kierunku rozpylasz gaz. Natomiast ja na przykład dostałem
ile centymetrów ma mój palec. No. I wielu innych ludzi tak generalnie dostaje, co nie robi się żadnego bohatera, bo w ogóle tysiące ludzi byli gazowani przy protestach. No ale chciałem ciebie spytać, bo zacząłeś mnie prostować, więc ty zawsze jesteś autentyczny w tym, co robisz. Jak ty oceniasz tę interwencję? Jak to zobaczyłem, to się we mnie zagotowało, bo ja tu nie widzę żadnych powodów do interwencji, absolutnie. Czy widać, że agresorem jest policjant, który zachowuje się agresywnie. Zresztą fakt, że on zasłania twarz i oczy też, tego co pamiętam, widać tylko mu kawałek wąsika, bo podawałem też zdjęcia, no już świadczy, że on... Najwyraźniej, i to był jedyny taki policjant tak tam zamaskowany, najwyraźniej on już był przygotowany do tego typu agresji i wydaje mi się, że miał taki zamiar, że szukał po prostu tej okazji. Ci panowie nie dali mu w ogóle powodów do okazji, bo to, że przeklinasz wobec policjanta, to nie jest powód do gazowania. No. Już trzeba było cały ten kontekst jeszcze zrozumieć, bo z tego co wiem, to oni tam nie zostali wpuszczeni na spotkanie z Kaczyńskim, a to już się działo po wyjeździe Kaczyńskiego i ci policjanci złośliwie ich po prostu próbowali przegonić. Ja się z takimi sytuacjami spotkałem setki razy. Mnie też wynoszono z miejsc. Nie ma strzelania i jeszcze chyba jest jakiś jeden wyjątek, jeśli nie ma użycia broni i jeszcze drugi, już nie pamiętam taki, jaki, to nie ma możliwości, żeby dziennikarza usuwać z miejsca, gdzie dzieją się rzeczy ważne, istotne, demonstracje, a oni to notorycznie robią, przepychają, robią sobie co chcą. Policja notorycznie łamie prawo. Słyszałem wypowiedzi fachowców, którzy znają się na tych procedurach, między innymi z... to było albo Amnesty International, albo Watchdog Polska, już teraz nie jestem pewien. W każdym razie bardzo jasno się wyrażali, że tutaj było złamanie. Czytałem też powiedzi, złamanie prawa, złamanie procedur, tak, przekroczenie uprawnień. I czytałem też wypowiedzi bodajże prokurator Wrzosek i jeszcze kogoś, więc też jakoś nie mieli wątpliwości co do tego, że to policjant łamie prawo i policjant jest agresorem. Każdy chyba przeciętny Polak, który to zobaczy, też to widzi. Kto tu jest agresorem? Do tego nie trzeba znajomości prawa karnego czy procedur w policji, żeby zobaczyć. Liczyłem na to, że zastanawiałem się najpierw, czy policja ze względu na to, że już kampania trwa de facto i PiS nie chce wchodzić zbyt mocno w kolizję z obywatelami, że policja tym razem, nie wiem, wyrzuci go. Tak cicho liczyłem na to, cichutko. Ale i zapytałem się mistrza Błaszczaka, czy policjant dostanie reprymendę czy awans. Nie dostałem odpowiedzi, ale już można się domyślać, że raczej dostanie awans niż reprymendę. A sprawa znowu pewno będzie miała dalszy bieg. Znamy przypadki chyba jeszcze bardziej jaskrawe, bo to przypadki tych posłanek, które zostały potraktowane gazem zupełnie też bez powodu, więc policja Magda notorycznie... Bijat i Barbara Nowacka, no Magda Bijat to już w ogóle jakaś, no nie ma mowy o pomyłce, bo ona zresztą pokazywała legitymację. Więc można było jej nie poznać, no ale to została potraktowana jakby... Nie jest to pół metra, tak? Ale mniej więcej palec był, więc tam też nie ma regulaminowych zachowań. Skoro powiedziałeś o prokurator Wrzosek, to po pierwsze pozwolę sobie zacytować kilka jej opinii, bo powiedziałeś o tym zakryciu twarzy. Pani prokurator Wrzosek pisała tak. Brak podstawy prawnej do zakrycia twarzy podczas tej interwencji. Użycie gazu pieprzowego w nagranej sytuacji było nieuzasadnione i wygląda na odwet. Policja może użyć tylko tych środków, które są opisane przez prawo, przydzielone przez przełożonych i z zachowaniem przepisu, tak?
I jeszcze dalej jedna istotna wypowiedź a propos tych wszystkich, którzy próbują jakoś uzasadniać czy usprawiedliwiać bardziej, nawet należy powiedzieć, tę interwencję. Prokurator Wrzosek pisała tak, nie wolno znieważać policjanta podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Należy zatrzymać sprawcę, przeprowadzić dochodzenie i skierować akt oskarżenia. Nie psikać gazem po oczach. To nie jest tak, że jak się należało, to można. Nie można. A my niestety, powiedz mi, co ty na ten temat myślisz? Ja mam takie wrażenie, ja strasznie chciałbym i uważam, że chyba warto to postulować, żeby odprawy jednak były nagrywane przed tego typu akcjami. Zresztą w niektórych miejscach takie nagrania, z tego co wiem, bywały, a potem jakoś nigdy nikt nie mógł do nich dotrzeć. Więc komu służy policja? No bo nie służy bezpieczeństwu obywateli. No, po słynnych zdjęciach z ulicy Mickiewicza, to był październik, listopad 2020, tak, 2020, czyli strajkach kobiet, które dochodziły i jak pamiętam, tam było chyba coś ponad setka radiowozów i chyba ponad 1000 tych policjantów, no to widać komu służy. Znaczy to jest partyjna policja, to jest od pewnego czasu partyjna policja. Ja sobie przypominam i to można wygrzebać, taki materiał chyba czarno na białym w TVN-ie, TVN24, z mniej więcej z połowy 2017 roku, kiedy oni podali zatrważającą dla mnie informację, że po dojściu do władzy PiS wymienił i teraz tutaj już nie pamiętam dokładnie, czy to było 5,5, 6,5, najbardziej mi się wydaje, że 7,5 tysiąca ludzi w policji na stanowiskach kierowniczych. Nie badałem tego, ale to jest po prostu czyszczenie. To podobne czyszczenie było przecież w armii, wiadomo co robił Macierewicz. Wiem, jak często wymieniany był komendant Warszawy, w Warszawie. To było ich 3 albo 4 w ciągu półtorej roku i dopiero gdy przyszedł, nie pamiętam jego nazwiska, ty pewno będziesz wiedział lepiej, taki z Ostrołęki, który no był już bardziej ostry i obchodził się brutalniej z policja za jego kadencji zaczęła obchodzić się brutalniej z demonstrantami na miesięcznicach i na wszelkich akcjach antypisowskich, no to ten ostał się na dłużej. Nie wiem, czy to nie jest nawet ten sam, który teraz już jest wicekomendantem krajowym. Ty będziesz tu miał lepsze informacje, ale te zmiany to pamiętam. Gazeta Wyborcza też o tym pisała, że no po prostu się nie sprawdzali, bo byli za miękcy. No. To chodzi o to, że policjant ma pokazać swoją siłę, ma pokazać swoją władzę i ma służyć partii. Partia jest, mamy sprywatyzowaną policję. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I byłbym w stanie, jeśli ktoś by mi wytoczył sprawę, to byłbym w stanie no chyba setki dowodów na to przedstawić, bo naprawdę już chyba setki sytuacji takich oglądałem czy opisywałem. Tak, znaczy nie wiem dokładnie, czy myślisz o tym samym. Rafał Kubicki był taki komendant stołeczny. To jest bardzo ciekawa postać. Ostrołęki? No właśnie nie jest chyba ze Ostrołęki, tak jak patrzę. Nie wiem, no to ja pamiętam to, tylko, że co do nas ja mam kłopoty, ale pamiętam, ale że był Ostrołęki. To są didaskalnie akurat, ale fakty są takie, że Paweł Dobrodziej, który był przedostatnim komendantem, za swoje wspaniałe osiągnięcia w zakresie tłumienia protestów, bo to tak należy jego misję nazwać, został wicekomendantem głównym, tak? Więc to jest bardzo konkretne, 1400 więcej do pensji, co oznacza, że będzie miał ponad 1000 złotych większą emeryturę. To naprawdę jest olbrzymi dla mnie skandal, że facet, który dopuścił do tego, żeby rzucać antyterrorystów na bezbronne kobiety, żeby chronić antyterrorystę, który, czy teoretycznie antyterroryści, to wiem oczywiście, podlegają komendantowi głównemu, natomiast ci antyterroryści, o których często tak mówiliśmy, jeśli chodzi też o pałkarza z BOA, nie wiem, czy ten film też możemy pokazać, przynajmniej w tle, żeby sobie przypomnieć, od czego to się zaczęło, bo ja chciałem cię spytać i wszystkich was, drodzy państwo, chciałem
spytać. Czy wy macie jakikolwiek pomysł, co wy w ogóle myślicie na temat tego, jak rozliczać tego typu historie? Bo nagromadziło się ich bardzo dużo. To jest metoda zarządzania w policji, czyli no, jak zobaczyłem już to, co wydarzyło się ze strony policji w komentowaniu tej historii gazowej, no to wszystko we mnie znowu odżyło, bo widać wyraźnie, że tutaj mamy przyzwolenie na łamanie prawa. To jest w imię tłumienia tych, którzy są nam niemili, bo to naprawdę taki mianownik należy znaleźć. No to cóż, Krzysztof, powiedz mi, nie wiem, zajmuję się. To ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo która mi się od razu przyszła do głowy, jak ty mówiłeś o tym awansie. Mianowicie opisywałem taki cykl, miałem kobiety, którym demonstrantki, zazwyczaj młode dziewczyny, którym policjanci w trakcie interwencji bardzo istotny sposób naruszyli cieleśnie. Znaczy tam najgorszy przypadek to było to słynne złamanie dziewczyny u chyba 19 czy 20-letniej kelnerki. W trzech miejscach złamanie kości ramienia. Ale w innych przypadkach to też było i tam zwichnięcie nogi czy pobicie. No jedną dziewczyną rzucili o mur, jednej złamali bark, to w Katowicach było. I w żadnej z tych spraw policjanci nie zostali ukarani dyscyplinarnie. Mało tego, w jednej z tych spraw, właśnie tej najgłośniejszej, tożsamość policjanta była ukrywana nawet przed prokuraturą, przed adwokatem, który wnioskował o to. Nie wiem, jakie są dalsze losy tej sprawy, czy sądowi wreszcie udało się uzyskać informację, kto był tymże sprawcą. W każdym razie policja chroniła po prostu draba dwumetrowego, który złamał niewinnej dziewczynie rękę w trzech miejscach. No. To są standardy i to widać, to znaczy jeśli oni takich ludzi chronią, to znaczy, że oni nie tyle pobłażają przemocy, co ją, co tego chcą, ażeby ta przemoc była stosowana wobec ludzi niepokornych, wobec ludzi inaczej myślących. Pytałem też... Dobra, to przypomnijmy sobie to jeszcze, bo ludzie łatwo zapominają, specjalnie korzystając z tego, że mam taką świetną ekipę, poprosiłem jeszcze, żebyśmy mieli przynajmniej dwa filmy, które warto obejrzeć, jak myślisz, do tej feralnej historii Franka dojdziemy jeszcze. Przypomnijmy sobie ten strajk kobiet, bo zobaczymy, że dzwonek na alarm bił już dawno. Oglądamy. Policja! Gdzie jest policja? Co się dzieje? Policja! Gdzie jest policja? Gdzie jest policja? Atak! Jakiś zamaskowanych osób tutaj. To jest policja! Co ich nie usprawiedliwia? Co tutaj się stało? Kim państwo jesteście? Są ludzie polani gazem. Część z nich to policjanci w cywilu, mają opaski. Hej, no kurwa, wypierdalaj! Centralny gazem. Tak cię matka wychowała. Widzieliście ludzi bitych? Ktoś znowu krzyknął mi gazem w twarz, proszę państwa. No i tak jak widzieliśmy, Krzysztof, ty znasz ten film na pewno dobrze, ale chciałem wszystkim... Ja tam byłem 10 metrów od tego i nie dostałem wtedy gazem i pałką tylko dlatego, że dostałem gazem jakieś 20, kilka minut, a może kilkanaście minut wcześniej. I to tak dostałem gazem, że nie umiałem się z tego wyczyścić. No.
No bo to nie jest takie proste, ale to nie o tym. Natomiast, drodzy Państwo, no tam, co my tam widzimy na tym filmie, jeszcze dla wszystkich, którzy nas słuchają jako podcast, widzimy faceta, który jest bardzo łatwy do zidentyfikowania, ma bardzo charakterystyczny płaszczyk, który odstaje w ogóle od tych przebrań, bo on nie ma żadnego emblematu, że jest policjantą, i on bierze swoją pałę, zresztą nie wiadomo, czy regulaminową, czy nie, i wali faceta w głowę. Drodzy Państwo, niech on nawet ma wszystkie możliwe podstawy do tego, żeby sięgnąć po tą pałkę. On nigdy nie może walić człowieka w głowę. Kropka. Może uderzać tylko w tkanki łączne. Człowiek, który jest na filmie, do którego dotarłem osobiście, jeszcze będąc dziennikarzem OKO.press, dokładnie opowiedział mi o swoich obrażeniach. Dzięki przy pomocy posłów opozycji poszedł na obdukcję. Jest czarno na białym. Zresztą we wszystkich programach telewizyjnych ten film był pokazywany. No nie ma żadnych wątpliwości. Do dzisiaj nic się nie wydarzyło. Nawet podjęto próbę, taki balon próbny wypuszczono do opinii publicznej, że tak naprawdę sprawa już została zakończona, on dostał naganę. On mógł zabić gościa, mógł przypadkowego człowieka, mógł po prostu zabić. I nieukaranie tego typu historii powoduje, że no, następnym zabitym może być państwa dziecko, no, które dzieci, młodzież często bywa na tych manifestacjach. Wtedy bardzo mało relatywnie było osób starszych. To były inne trochę protesty niż te protesty, które na przykład organizował KOD, gdzie jest dużo więcej osób starszych, ale te przeciwko wyrokowi Przyłębskiej gromadziły młodych ludzi. Także ja będę cały czas konsekwentnie przypominał o tym. No a ciebie chciałem spytać o ogólniejszą refleksję, bo zobacz, to stało się już półtora roku temu i co? Czy widzisz jakieś nie wiem, efekty rozmów dyscyplinujących rozbisurmanionych policjantów albo jakiekolwiek procedury, które mogłyby wprowadzić bezpieczeństwo, bo to jest jedna sytuacja, no ale jednak jak popatrzymy, porównując pacyfikację kobiet do tego psikania gazem, no i może były jakieś takie uspokajające rozmowy, no. Nie, no tutaj nie ma co liczyć, że póki ta władza będzie rządziła, że cokolwiek się zmieni na lepsze. Nie zmieni się. Ta władza potrzebuje silnej... Ty jesteś, ja bardzo cenię w tobie taką umiejętność do myślenia trochę abstrakcyjnego, czy też jakby wymyślania, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami. No i powiedzmy, że zostajesz moim ministrem spraw wewnętrznych w moim rządzie. Nie, no ja chcę być prezydentem. Ale zostajesz ministrem w rządzie Marcina Celińskiego. I powiedz mi, wezwałbyś komendanta głównego i co byś mu powiedział? Musiałbym się zastanowić. chyba bardzo prosto, zwalniam pana. To pierwsza rzecz. No tak, ale nie, ale to jest doskonała odpowiedź, ja o tym nie pomyślałem, ale dokładnie, znaczy trafiłeś w punkt, no po prostu tacy faceci, tacy ludzie nie mogą stać na czele służb, znaczy jestem przekonany i nawet coś mogę na ten temat powiedzieć, chociaż od razu mówię, to nie będzie mój materiał, ale jestem przekonany, że nie skończy się dobrze ta kariera Jarosława Szymczyka. Już powinna być skończona po tym, co się stało we Wrocławiu, bo ja z pełną odpowiedzialnością, panie komendancie, proszę mnie pozwać, jakby co, twierdzę twardo, że komendant główny policji oglądał te materiały, które potem pokazywał Wojciech Bojanowski. Wow. Ludzie o tym nie wiedzą, ale Wojciech Bojanowski do dzisiaj walczy w sądzie o wgląd do raportu BSW, który powstał w związku z tym filmem. I w raporcie będzie, kto go oglądał. I policja, mimo wyroków prawomocnych, o ile wiem, ale tutaj nie wiem, ale na pewno były już wyroki nieprawomocne, w tej sprawie jej nie pokazuje. Więc Krzysztof, rozbiłeś bank, no to po prostu taki facet nie może zostać, ale komendantem głównym. Ale mówiąc zupełnie poważnie, bo będziemy mieli policję. Ja się jeszcze martwię o jedną rzecz, tak a propos abstrakcyjnego myślenia. Ja się trochę martwię, że przyjdzie inna władza, jakakolwiek by nie była,
i będzie miała taką policję, która dalej będzie wykonywać ich polecenia. Ja nie wiem, wiesz, często się zastanawiam nad tym, w jaki sposób można się cofnąć z takiego miejsca, w którym jesteśmy, a w którym niektórzy się już urządzają. Nie, znaczy nie zgodzę się z tobą. Może jestem zbyt naiwny, czas pokaże, ale jednak te partie opozycyjne mają znacznie bardziej wymagających ludzi i myślących ten elektorat. I nie wystarczy rzucić 300 czy 500 zł na stół, żeby to ludzie łyknęli, więc tutaj kwestia rozliczeń będzie konieczna. Z tego co pamiętam, to wielokrotnie to było podkreślane, że jakieś tego typu przestępstwa, nie wiem czy one się nazywają urzędniczymi, czy mi tak w głowie tylko utknęło i czy można do tego zaliczać policjantów. W każdym razie, że one się nie przedawniają. Urzędniczymi. Tylko też te przekroczenia uprawnień, to żeby też Państwo wiedzieli. Znaczy, przekroczenia uprawnień, nawet wykorzystując, znaczy, no to jest w ogóle paranoja, ale co to jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków? Wszystko. Zawsze jesteś w stanie coś takiego znaleźć. Ci sami prokuratorzy, którzy dzisiaj odgrywają pierwsze skrzypce w prokuraturze krajowej Zbigniewa Ziobro, mówili mi, zanim doszli do władzy, że to jest stalinowski przepis. Że wszystko jesteś w stanie w to wrzucić. Przypomnę Państwu, że wszyscy szefowie służb, chyba bez wyjątku z czasów Platformy, mają 231, czyli to przekroczenie uprawnień. Nie inne, tylko właśnie te. I tak naprawdę, jak my sobie obejrzymy nasze relacje, relacje Maćka, który dla nas robił relacje, Maćka Piaseckiego niedawno z Parady Równości i właśnie z tego CPK-u, o którym opowiadałeś, no to my możemy 2, 3, 1, tam przynajmniej kilkadziesiąt uderzyć, jeżeli mamy takie duże zabezpieczenie, bo ci ludzie są kompletnie nieprzygotowani, tak? Znaczy, ja nie wiem, dokąd to zmierza, ale brak procedur, to co jeszcze widzieliśmy w pierwszym filmie. No Magdalena Felix to drwiła z tych policjantów, bo jest jeszcze poza wszystkim weteranką kodu, więc ludzie tacy, którzy etatowo chodzą na manifestacje, no na blachę mają wykute procedury i często jest tak, że dużo lepiej znają przepisy niż ci policjanci, którzy jakby wiedzą tyle, ile im powiedzieli, ile udało się zapamiętać, ale nie zawsze się uda. No. Tak to się zgadza. Jest taki, film nakręcany przez obywateli RP, chyba już przed 3 czy 4 lat, który poprawia mi strasznie humor. Oni demonstrowali z takim transparentem przed komendą, nie pamiętam jak się nazywa ta ulica, to już jest na Woli. Taka bliska Wola. Demonstrować. Proszę? Waliców? Chyba tak, chyba na Waliców. Demonstrowali z transparentem, który sugerował, że przestępco, że minister. Minister któryś. Jak się nazywał ten minister, który został ułaskawiony przez Dudę? Ten, który Kamil. Zajmował się służbami. Wąsik? Że minister Kamiński, ale Wąsik też, są przestępcami. Ale to zostało tak sformułowane, że nie było jakoś jednoznaczne. I policjanci do nich podchodzili. I tam jest sekwencja chyba kilkunastu takich prób, w których policjanci próbowali znaleźć powód, dla którego chcą im zabrać ten transparent, albo żeby ich przepędzić stamtąd. To jest komedia, polecam, bardzo łatwo znaleźć, jeśli nie widziałeś, to wyślę ci linka, albo można tutaj wystawić. Słuchajcie, przepraszam, ale Krzysztof jest też autorem tekstu, który sobie odświeżyłem, ale my już rozmawialiśmy o tym. Tak to jest, ale w tym tekście chyba też to jest właśnie, na którymś tam miejscu. Policja się ośmiesza, no. Ale tak. Też wiemy, głosuj na najbardziej kuriozalne. Już nie pamiętam, która wygrała, ale konkurencja była mocna. Moją ulubioną kuriozalną interwencją, znaczy takim powiedzmy reakcją na taką, nie wiem, w zasadzie brakuje mi dobrych słów, no ale generalnie to jest widok kopary opadającej na widok lotnej brygady opozycji, która pozytywnie zareagowała na wezwanie
premiera Morawieckiego do tego, żeby protestować, ale protestować w sieci. Oni przyszli w sieci rybackiej i protestowali w sieci, bo tak przecież mówił premier. No. Ale mówiąc zupełnie poważnie. Tak, dobrze, ale nie wiem, jeśli mogę się wtrącić, bo tu jest ciąg dalszy tej historii, bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w tej sprawie to ich wezwano na przesłuchania do komisariatu Wód Śródlądowych na Wiśle, więc czy Nadbrzeżnego, tak jakoś się on nazywa, w każdym razie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na wodach na Wiśle. Więc któryś z policjantów też wykazał się jakimś poczuciem humoru chyba. Dobra, okej. A teraz będzie o poczuciu humoru nad ranem po jakimś głębszym i jego wszystkich konsekwencjach. Pośmieliśmy się, ale obiecuję, że na koniec, mimo że nie wiem jeszcze, co będzie optymistycznego, to nie będzie zabawnie, tylko będzie zupełnie poważnie. No obejrzyjmy to jeszcze raz. Bądźmy dzielni. A few moments later. Zatrzyma się pan. Wstrząsam dmuchem za długości paru centymetrów. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę dmuchnąć. Wypluje pan tę gumę i dmuchnie. No. Dobrze, ale składać czegoś panu mogę. Jest pan w trakcie kontroli. Prowadzimy czynności i ma pan obowiązek wykonywać nasze polecenia. Nawet będąc posłem. Ale proszę, spokojnie, jestem człowiekiem. Ja rozumiem, co pan mówi. Proszę podejść do barierki. Pan może śmiało dopisać, że jest wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu. Od pana czuć alkohol jechał całą szerokością pasa. Dodatkowo pan poseł odmówił poddania się podaniu się alkoholu. Wspólnie możemy sprawić, że haniebna liczba ofiar na polskich drogach wreszcie się obniży. A spożywa pan jakiś alkohol? Nie jest mi do śmiechu w ogóle, raczej jest to. Specjalnie wybrałem ten klip, żeby pokazać wam, jakie są konsekwencje niemyślenia. Bo teraz jest tak, nie wiem, czy wiecie. Ja będę relacjonował rozmowę moją z posłanką jedną z Koalicji Obywatelskiej, która była tak wściekła na tego Franka i powiedziała mi krótko, znaczy nie mogę powtórzyć na wizji wszystkiego, co powiedziała, bo powiedziała tak od serca, ale no posłanka powiedziała, że już przykrył całą konwencję, no bo oni teraz mają w Radomiu mieć konwencję i jest pewne, że nie skończy się do czasu konwencji w Radomiu Platformy czy tam Koalicji serial pod tytułem Nabijajmy się z Franka. I teraz pierwsze pytanie, ale od razu mówię, że na koniec będzie większa refleksja na temat tego, jak my w ogóle jako media i jako społeczeństwo powinniśmy podchodzić do tego typu zajść. Bo na pewno skandaliczne w tym wszystkim jest to, że poseł zasłania się immunitetem w sprawie, która no, nie do tego służy mu immunitet, żeby mógł się po prostu narąbać i jechać sobie rowerem, mimo wszystko. Natomiast porównywanie tego, nawet jechania na rowerze, do prób uniknięcia badania alkomatem przez polityków czy też sędziów, bo też były tego typu historie, to już jest zupełnie coś innego, no bo przy całym szacunku. I to ja nie bronię tego Franka, naprawdę, już powiedziałem dość mocno, mogę mówić mocniej, ale Krzysztof, powiedz mi, bo ty jesteś światłym, mądrym, doświadczonym życiowo człowiekiem, jak my powinniśmy tłumaczyć ludziom, że potępiamy tego typu zachowania, one są złe, ale są
nieporównywalny z waleniem pałką po głowie, który może skończyć się śmiercią przez policjanta uzbrojonego, nieuzbrojonego cywila i jeszcze kobiety. Kobiecie się tam dostało. Ty masz jakiś pomysł? Bo wiesz, bo ja rozmawiałem jeszcze z jednym Pawłem, którego pozdrawiam, z którym wrócimy do tej rozmowy, że my musimy znaleźć w ogóle jakieś inne reguły gry w relacjonowaniu sytuacji w Polsce, inne reguły gry, inne... Ja nie wiem, jak wiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, że łatwo jest popaść w tą pułapkę symetryzmu. I jeszcze kiedy strona rządowa ma już nawet telewizję, która odbiera tam, gdzie żadna inna telewizja nie odbiera, o czym kiedyś też chyba powinniśmy pogadać. PRL. Zostało tylko TVP Info w telewizorze. No, no to no, jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Bo ja mogę chyba sobie pozwolić, drodzy państwo, znacie też moje różne przygody i historie, no różne, ze spotkań trzeciego stopnia z policją. Sprawa jest w toku. Na razie nie wychodzą badania, tak jak mają wyjść psychiatryczne, bo już idę na kolejne, bo tamte są niejasne dla prokuratury. Mam nadzieję, że zdradziłem tajemnicę śledztwa. Krzysztof, powiedz mi, jak ty oceniasz no, tę sytuację? Tutaj policja tak jakoś się złożyło, że akurat tego Franka złapała, więc może to jest wypadek. Każdy może myśleć. Nie pochwalamy jeżdżenia po alkoholu żadnym sprzętem, ale czy ty myślałeś nad tym? Bo widzisz, co się dzieje. Tak, myślałem. Znaczy, widzisz, to jest tak, że kiedyś jeżdżenie po alkoholu rowerem w ogóle nie było karalne. Było jakoś dopuszczane, bo tak naprawdę człowiek, no to wiesz, okej, kiedyś nie było w ogóle karalne, potem zabierano za to prawo jazdy nawet, tak seriozno to potraktowano, czyli wahadło w drugą stronę wychynęło. Teraz jest tak, że jest to wykroczenie z tego, co wiem, czyli nie ma tutaj aż tak serioznych efektów. I no, szczerze mówiąc, nie no, poseł, który jeszcze uczestniczy w zespole do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, na pewno nie powinien takich rzeczy robić. Na pewno jest to wtopa duża i jest to ciężar dla partii, ale przyznam, że jego reakcja jest dość szybka, przyznał się, przeprosił, działa, coś tam robi i wielu ludzi to przekonuje. Mnie być może bardziej dlatego, że mam pewną, muszę powiedzieć, mam pewną sympatię do posła, który próbował naprawdę pomóc uchodźcom na granicy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która krytyczna tutaj wychodzi, to kwestia tego, czy tam policja znalazła się przypadkiem, czy też nie. Znaczy dla tej władzy to nie jest żaden problem, żeby śledzić kogoś takiego i szukać na niego haka. Naprawdę mamy już bardzo wiele dowodów na to, że ta władza wykorzystuje techniki do podsłuchiwania, śledzenia i tropienia przeciwników politycznych. O Pegasusie to wiemy na razie nawet nie czubek góry lodowej, bo skoro tam było coś 800 czy ileś osób podsłuchiwanych, a my wiemy na razie o 6 chyba czy 5, to jest czubeczek, ale o stosowaniu tajniaków do śledzenia, no to już wiemy dość dużo. Tajniacy śledzili aktywistów, opozycjonistów, lotną brygadę opozycji. Napisała tekst o śledzeniu Ryszarda Petru na podstawie dokumentów. Tak, to jest znane, tak. Ale to, bo to były już nagrania tam wypłynęły, ale o tym, jak to ja wspominałem przed pół godziną, jak babcie Kasie 8 samochodów, w tym 6 nieoznakowanych śledziło. I takich sytuacji było znacznie więcej. Oni śledzili nawet młodych aktywistów proklimatycznych. Nawet na nich napuszczali tajniaków, nawet na lotną, która sobie nagrywa i pokazuje, jak głupia jest ta władza.
nawet na jakieś mało znane, bo ja nawet nie potrafię zapamiętać, jakie to ugrupowanie młodzieżowe było śledzone gdzieś w kawiarni. To było właśnie też na tych nagraniach opisywanych przez Okopres ze 3-4 lata temu. Więc ta władza jest do tego zdolna, ja bym tego nie wykluczał. Znaczy, nie ma na razie na to żadnych dowodów, ale wcale bym nie był zdziwiony, gdyby nagle wypłynął dowód, że policja tam przyjechała, żeby go zgarnąć. No. Ale bardziej istotne, najbardziej istotne jest to, że nagranie z czegoś takiego od razu trafia do propagandysty. Pan Gmyz może mnie pozwać, bardzo chętnie udowodni, że jest propagandystą. Propagandysty telewizji partyjnej, telewizji, która uprawia propagandę na poziomie PRL-owskim prawie. I jest to traktowane jako pałka do bicia opozycji. Dzisiaj albo wczoraj press service pytał dziennikarzy, czy oni otrzymują takie nagrania od policji, jeśli o nie poproszą. Nie otrzymują. Zapytaj się, nie otrzymasz tego, takich nagrań, dopiero chyba, że pójdziesz do sądu i sądownie przejdziesz całą procedurę, czyli to ci zajmie kilka miesięcy w najlepszej opcji, to wtedy może ci udzielą. Tak ci nie pokażą tych nagrań. A już w ogóle nikt nie umiał sobie przypomnieć, żeby jakiekolwiek nagrania z wykroczenia były pokazane, bo to jest podkreślano, że to jest wykroczenie. Więc tu widać ewidentnie, że to znowu jest policja partyjna, której prawa i możliwości są wykorzystywane do tego, żeby bić pałką po opozycji. To nie jest normalne. We mnie bardziej gotuje krew fakt, że policja jest wykorzystywana do walki z opozycją, i to ewidentnie widać w tym przypadku, niż to, że sobie młody poseł Sterczewski jechał na rowerze po pijaku prawdopodobnie, mam nadzieję, że mnie nie pozwie, bo go nie badałem alkomatem, jeśli wierzyć temu, co, ale no, nagranie no, tak wskazuje, ja że... Ja powiem to razem, może nas pozwie razem, to ja sobie tak poradzę. Jestem abonament. To jest dla mnie większy problem. Bardziej ten wykorzystywanie policji do walki z opozycją jest większym zagrożeniem dla demokracji niż poseł Sterczewski pijany na rowerze. O, w jednym zdaniu. Ej, sup, no dobra. Słuchaj, wszyscy ci klaszczą tutaj, więc darują mi nawet to, że przeciągnąłem tę rozmowę do samego końca. Krzysztof, prosto z mojego serca ciepłe życzenia powodzenia w twojej pracy i działalności płyną. Naszym gościem był Krzysztof Boczek, Okopres i nie tylko. Powodzenia. Tak, press. Dzięki wielkie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dobranoc. Słuchajcie, ja uważam, że nie mam nic mądrzejszego do powiedzenia. A co? Nie będę się silił, nadymał. Tak, Krzysztof powiedział wszystko, co trzeba. I pamiętajmy o tym, a wszyscy myślmy, bo będę wracał do katarzis jeszcze nieraz z tym pytaniem. Jak my powinniśmy nie dać się wkręcać w pułapkę dyskusji na zasadach symetrystów, bo to jest dramat. Także to jest dobry początek, a to niestety jest już, mam nadzieję, happy end w postaci pożegnania prowadzących i przekazania pałeczki moim kolegom z miejsc nienumerowanych. Już za chwilę dochodzą do nas i do was, a ja się żegnam razem z Krzysztofem. Dobrej nocy, drodzy państwo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Reset Obywatelski. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w Resecie Obywatelskim czeka na was Kornel Wawrzyniak. We'll be right back.
nogi. W tym samym czasie po drugiej stronie nocy ten sam krzyk gdzie indziej usłyszany, ta sama pieśń raczej zaśpiewana. Ta sama pieśń, reszta jest milczeniem.